Mikołajek, Jojo, mamy nowego ucznia. Po południu pani przyszła z jakimś chłopcem, który miał całkiem czerwone włosy, piegi i oczy takie niebieskie, jak kulka, którą przegrałem wczoraj na pauzie, ale to dlatego, że Maksencjusz oszukiwał. Dzieci, powiedziała pani, przedstawiam wam nowego, małego kolegę. On jest cudzoziemcem. Jego rodzice oddali go do tej szkoły, żeby się nauczył francuskiego. Liczę na was, że będziecie mi pomagać i że będziecie dla niego bardzo mili. Potem pani odwróciła się do tego nowego i powiedziała. Powiedz kolegom, jak się nazywasz. Nowy nie zrozumiał tego, co pani powiedziała, uśmiechnął się tylko i zobaczyliśmy, że ma ogromne zęby. Ale szczęściarz, powiedział Alce, ten gruby kolega, który ciągle je. Takimi zębami można odgryzać okropnie duże kęsy. Ponieważ Nowy nic nie mówił, pani powiedziała, że on się nazywa George McIntosh. Yes, powiedział Nowy. George, przepraszam pani, zapytał Maksen. Czy on nazywa się George czy George? Pani wytłumaczyła nam, że on się nazywa George, ale że w jego języku George wymawia się jak George. Dobra, powiedział Maksencjur. Będziemy go nazywali Jojo. Nie, powiedział Joachim. Trzeba wymawiać Jojo. Zamknij się, Joachimie, powiedział Maksencjusz i pani zostawiła ich obu do kąta. Pani kazała Jojowi usiąść z Ananiaszem. Ananiasz spoglądał na niego złym okiem, bo on jest pierwszym uczniem i pieszczoszkiem naszej pani i zawsze się boi, że każdy nowy też może zostać pierwszym uczniem i pieszczoszkiem. Jeżeli chodzi o nas, Ananiasz wie, że mu Jojo usiadł i uśmiechnął, a w ustach miał pełno zębów. Szkoda, że nikt nie zna jego języka, powiedziała pani. Ja posiadam pewien zasób angielskich słów, powiedział Ananiasz, który, trzeba by przyznać, potrafi się elegancko wyrażać. I Ananiasz zaczął mówić do Jojo słowami ze swojego angielskiego zasobu. A Jojo patrzył na niego, potem zaczął się śmiać i bukać się palcem w czoło. Ananiasz bardzo się obraził. Ale Jojo miał rację, że się dowiedzieliśmy się z niej, że Ananiasz opowiadał mu o swoim krawcu, który jest bardzo bogaty i o ogrodzie swojego wuja, który jest większy niż kapelusz jego ciotki. Ten Ananiasz to wariat. Zadzwoniono na pauzę i wyszliśmy wszyscy prócz Joachima, Maksencjusza i Kleofasa, którzy zostali w klasie za karę. Kleofas jest ostatnim i nie umiał lekcji. Kiedy Kleofas odpowiada, zawsze z jego pauzy są. Na podwórzu wszyscyśmy otoczyli Jojo. Zadawaliśmy mu masę pytań, ale on pokazywał nam tylko w uszu pełną zębów paszczękę. Potem zaczął, ale nic nie rozumiał. Słyszeliśmy tylko cały czas. I to było wszystko. Tu chodzi o to, powiedział Gottfried, który często bywał w kinie, że on mówi w wersji oryginalnej. Żeby go zrozumieć, potrzebne są podpisy. Ja mógłbym może tłumaczyć, powiedział Ananiasz, który chciał jeszcze raz popróbować angielskich słów ze swojego zasobu. Jesteś bałwan, powiedział Rufus. To się spodobało Nowemu. Wyciągnął palec w stronę Ananiasza i powiedział. O, bałwan, bałwan, bałwan. Był bardzo zadowolony. Ananiasz odszedł płacząc. On ciągle płacze, ten Ananiasz. Zauważyliśmy, że Jojo jest właściwie okropnie fajny, więc dałem mu kawałek mojej czekolady, którą miałem zjeść na pauzie. Jakie sporty macie u siebie? Zapytał Eze. Jojo oczywiście nic nie rozumiał i dalej powtarzał swoje. Bałwan, bałwan, bałwan. Ale Gottfried odpowiedział. Też mi pytanie. U nich gra się w tenisa. Te, błazen, zawołał Eusebiusz. Czy ja ciebie pytałem? Te, błazen, 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 zawołał Nowy, który chyba świetnie się wśród nas. Ale Gottfriedowi nie spodobała się ta odpowiedź Eusebiusz. Kto jest błazen? Zapytał i źle zrobił. Bo Eusebiusz jest bardzo i lubi dawać fangi w nos. No i Gottfriedowi się dostało. Kiedy Jojo zobaczył, jak Eusebiusz bije, przestał powtarzać te błazen, spojrzał na Eusebiusza i powiedział boks, doskonale. Zasłonił twarz pięściami i zaczął tańczyć około Eusebiusza. Tak, jak bokserzy w telewizji, którą oglądamy u Kleofasa, bo my jeszcze nie mamy telewizji, chociaż ja bym bardzo chciał, pyta ta kup. O co mu chodzi? Zapytał Eusebiusz. Chcę się z tobą boksować, idioto, odpowiedział Gottfried, rozcierając. Eusebiusz powiedział, dobra. I spróbował boksować się z Jojem. Ale Jojo dawał sobie radę dużo lepiej niż... Zadawał mu masę ciosów i Eusebiusz zaczął się złościć. Jeżeli on ma nos ciągle w innym miejscu, to niby jak ja mam się bić? Sami powiedzcie! Krzyknął i pac. Jojo walnął go tak pięścią w nos, że Eusebiusz aż przysiadł na ziemi
ale się nie obraził. Ależ ty morowiec, powiedział podnosząc. Morowiec, bałwan, błazen, odpowiedział nowy, który uczy się mówić fantastycznie. Pauza skończyła się i Alces, jak zawsze, narzekał. Miał za mało czasu, żeby zjeść swoje cztery kanapki, grubo posmarowane masłem, które przynosi do szkoły. Kiedy wróciliśmy do klasy, pani spytała George, czy dobrze się bawił. I wtedy Ananiasz wstał i powiedział: Proszę pani, oni uczą go brzydkich słów. To nieprawda, ty wstrętny kłamczu, zawołał Kleofas, który nie wychodził na pauzę. Bałwan, błazen, ty wstrętny kłamczuchu, powiedział z dumą Jojo. My siedzieliśmy cicho, bo wiedzieliśmy, że pani wcale nie jest zadowolona. Powinniście się wstydzić. Wykorzystujecie to, że nowy kolega nie zna waszego języka. A tak prosiłam, żebyście byli grzeczni, ale do was nie można mieć zaufania. Zachowaliście się jak małe dzikusy, jak zwykłe łobuziaki. Bałwan, błazen, kłamczów, dzikusy, łobuziaki, powiedział Jojo, który był coraz bardziej zadowolony, że się uczy tylu słówek. Pani popatrzyła na niego przez chwilę, a oczy miała zupełnie okrągłe. Ależ, George, powiedziała. Nie można mówić takich rzeczy. No widzi pani? A nie mówiłem? Powiedziała Ananiasz. Jeżeli nie chcesz zostać po lekcjach, Ananiaszu, to proszę, żebyś zachował swoje uwagi dla siebie. Ananiasz zaczął płakać. Podły skarżypyta, krzyknął któryś, ale pani nie zauważyła na szczęście kto, bo byłby ukarany. A Ananiasz rzucił się na ziemię i krzyczał, że nikt go nie lubi, że to jest okropne, że on umrze i pani musiała wyjść z nim z klasy, żeby mu obmyć twarz i żeby go uspokoić. Kiedy pani wróciła za Ananiaszem, wyglądała na zmęczoną. Ale na szczęście dzwonek zadzwonił na koniec lekcji. Przed wyjściem pani popatrzyła na nowego i powiedziała: Zastanawiam się, co powiedzą twoje rodzice. Podły skarżypyta, powiedział Jojo, podając pani rękę. Pani niesłusznie się martwi, bo rodzice Georgia na pewno pomyśleli, że nauczył się już wszystkich francuskich słów, które mu były potrzebne. Na pewno tej, bo Georgia nie przyszedł więcej do szkoły.